Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Henry Howard Holmes, a właściwie Herman Webster Maget. Pseudonim: Diabeł z Chicago. Data i przyczyna śmierci: powieszony w więzieniu Moya Mansing, Pensylwania, 7 maja 1896 roku. Podejrzewany o zamordowanie od 27 do nawet 200 osób, z czego udowodniono jedno morderstwo. Od urodzenia miałem w sobie diabła. Nie mogłem nic zrobić z tym, że jestem mordercą. Tak jak poeta nie może pozbyć się inspiracji do pisania. Mordercze skłonności przychodziły mi tak naturalnie, jak zwykłym ludziom chęć czynienia dobra. Tak, po aresztowaniu wyznał jeden z pierwszych seryjnych morderców w Stanach Zjednoczonych, Henry Howard Holmes, zwany Diabłem z Chicago. Chicago, rok 1893. Trwają wielkie przygotowania do wystawy światowej, zwanej kolumbijską, z racji 400. rocznicy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Aż 27 milionów odwiedzających przybywa, by zobaczyć Białe Miasto. Brakuje miejsc noclegowych. Na szczęście jest zamek. Tak nazywa się hotel, zbudowany kilka lat wcześniej przez lekarza i przedsiębiorcę z New Hampshire. Właściciel wywiesza przed wejściem tabliczkę z napisem Hotel Wystawy Światowej. Dzień dobry, czy znajdę wolny pokój? Przykro mi, ale brak wolnych miejsc. Po kilku minutach w drzwiach hotelu pojawia się kolejny gość. Tym razem jest to piękna blondynka. Najmocniej przepraszam, czy jakimś cudem ma pan jeszcze wolne pokoje? Ależ naturalnie, zapraszam. Mam tu specjalnie dla pani apartament na drugim piętrze. Co dziwne, w hotelu Zamek często brakowało miejsc dla postawnych mężczyzn, natomiast każda piękna kobieta mogła liczyć na dach nad głową. Niestety nie wszystkim paniom, które się tu meldowały, dane było się wymeldować. Tajemnica długo nie była wyjaśniona, ale żeby ją poznać, musimy przenieść się do początków tej historii. Około 15 lat wcześniej młody Herman Webster Maget zaczyna studia medyczne na Uniwersytecie Michigan. Jego największą pasją są zajęcia w prosektorium. Początkowo panicznie przerażały mnie martwe ciała, ale jak już raz dotknąłem trupa, byłem naprawdę podniecony. Student medycyny znajduje też niezwykle pomysłowy sposób na zarabianie pieniędzy. Nocami wykopuje z cmentarzy zwłoki, które następnie preparuje i sprzedaje uczelniom medycznym. Z czasem dochodzi do takiej wprawy, że potrafi upodobnić zwłoki do ofiary wypadków. W ten sposób wyłudza pieniądze od ubezpieczalni. Jego pierwszą ofiarą jest kolega ze studiów. Maget postanawia go otruć i zdobywa pieniądze z jego polisy, którą zawczasu przepisał na siebie. Następnie porzuca medycynę, zmienia nazwisko na Holmes i wyjeżdża do Chicago. Tam znajduje nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Korzystając z powodzenia, którym cieszy się u kobiet, uwodzi bogatą właścicielkę drogerii. Pewnego dnia kobieta po prostu znika. Holmes twierdzi, że wyjechała do rodziny i przejmuje jej interes. W ciągu kilku kolejnych lat podobne historie przydarzają się innym paniom związanym z przedsiębiorczym właścicielem drogerii, a jego majątek wciąż się powiększa. Coś trzeba zrobić z taką fortuną. Holmes postanawia zbudować hotel. W trakcie budowy często zmienia ekipy, by robotnicy nie przejrzeli jego złowieszczych zamiarów. Choć niektórzy i tak się dziwią. Każą robić syp do piwnicy, robię syp do piwnicy. Każą robić pokój bez okien, robię pokój bez okien. Panie, ja zwykły robol jestem. Już po aresztowaniu Holmesa, Chicago Tribune tak opisywała hotel. O, cóż to był za dziwaczny dom. W całej Ameryce nie było drugiego jak ten. Kominy wystawały tam, gdzie nie powinno być kominów, klatki schodowe urywały się nagle, były pokoje bez drzwi i drzwi bez pokoi. To był naprawdę tajemniczy dom, chory dom, odbicie zaburzonego umysłu właściciela. Hotel był idealnym narzędziem, a jednocześnie miejscem zbrodni dla Holmesa. Pomiędzy pokojami dla gości znajdowały się dźwiękoszczelne pomieszczenia, komory gazowe, komnaty najbardziej wymyślnych tortur. To właśnie tam morderca zamęczał swoje ofiary. Kroił, podpalał, oblewał kwasem, a następnie wrzucał do pieca krematoryjnego. Mordercza sielanka nie trwała jednak długo. Holmes, budując hotel, zadłużył się i był ścigany przez swoich wierzycieli. Gdy zrobiło się gorąco, uciekł z miasta. Prowadził szereg szemranych interesów. Tak poznał Benjamina Pizzella, razem z którym zbiegł do Filadelfii i założył fałszywe biuro patentowe. Słuchaj, zróbmy tak. Ubezpieczamy cię na grubą kasę. Potem szukamy ciała kogoś podobnego do ciebie.
Ja lekko preparuję ciało i zgarniamy pieniądze z polisy. O, i to jest plan. Niestety Holmes w trakcie realizacji nieco go zmodyfikował i zamordował swojego wspólnika, a przy okazji trójkę jego dzieci. Jednak morderca długo nie cieszył się wolnością. Po aresztowaniu przez policję na światło dzienne wyszła większość jego ciemnych sprawek. Funkcjonariusze wkroczyli również do upiornego hotelu w Chicago. John, patrz tutaj! Zbiornik z kwasem, dół z wapnem, 30 lat na służbie, ale takiego zwyrola w życiu nie widziałem. Mimo makabrycznego odkrycia oraz faktu, że Holmes początkowo przyznał się do 27 morderstw, udowodniono mu tylko jedno – zabójstwo ostatniego wspólnika, Benjamina Pizzella. 7 maja 1896 roku diabeł z Chicago został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Przed wykonaniem wyroku był spokojny, miał tylko jedną prośbę. Proszę o zacementowanie i dokładne zamknięcie mojej trumny. Nie chcę, żeby użyto mojego ciała do eksperymentów medycznych. W historii Henry'ego Howarda Holmesa jest jeszcze jedna, niejasna karta. W 1888 roku w niewiadomym celu wyjechał on do Europy. W tym samym czasie w Londynie grasował nieuchwytny Kuba Rozpruwacz. Rysopis mordercy, który posiadał Scotland Yard, pasował do wyglądu Amerykanina. Także zbadane po latach próbki pisma obu zabójców zgadzały się w 98%. Czy Kuba Rozpruwacz i Henry Howard Holmes to ta sama osoba? Ta tajemnica na zawsze pozostanie ukryta w mrokach historii.